Czy masz świadomość? Na arenie działań wojennych oraz w obszarach kryzysowych na całym świecie w coraz mniejszym stopniu odnotowuje się udział żołnierzy służących w regularnej armii. Jednocześnie błyskawicznie rośnie liczba czynnych zawodowo prywatnych żołnierzy. Dla kogo walczą, kto ich opłaca, kto ich wysłał w określone miejsca? Odpowiedź na takie pytania rzadko kiedy jest znana. Tego, czy i przed kim są oni za swe działania odpowiedzialni, nikt już nie potrafi dokładniej określić. W jaki sposób wchodzą w posiadanie najnowocześniejszych rodzajów broni, czołgów, śmigłowców bojowych, granatów, rakiet? Nikt nie chce udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment książki Wojna jako usługa, której autorem jest Rolf Usseler, Niemiec. A do książki tej słowo wstępne napisał pan profesor Krzysztof Kubiak, polski historyk wojskowości, politolog, komandor, porucznik rezerwy, autor wielu artykułów i monografii dotyczących konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej, który opublikował kilkadziesiąt książek. A właśnie pan profesor Krzysztof Kubiak jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy w wojnie na Ukrainie biorą udział prywatne firmy wojskowe? W wojnie na Ukrainie biorą udział prywatne firmy wojskowe. Mamy tutaj na myśli tak zwaną grupę Wagnera, wcześniej to był Legion Słowiański, czyli rosyjskie przedsięwzięcie, rosyjską firmę, która jako żywo wpisuje się w ten fenomen private military companies, czyli prywatnych podmiotów świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa. Oczywiście więzi między państwem rosyjskim a grupą Wagnera są nieco inne niż w przypadku podobnych podmiotów na Zachodzie, ale to nie są podobieństwa zwierciadlane, ale sama istota fenomenu i w jednym i w drugim przypadku sprowadza się mniej więcej do tego samego. A czy wiemy coś, czy przed wybuchem tej wojny prywatne firmy wojskowe amerykańskie brały udział w przygotowaniach czy w szkoleniach Ukraińców? Brakuje na ten temat wiarygodnych informacji, kierując się jednak metodą analogii. Przy wszystkich ograniczeniach tej metody i analizując sposoby, w jakie realizowane były rozmaite przedsięwzięcia szkoleniowe w różnych rejonach świata, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że na Ukrainie w sektorze szkoleniowym, doradczym działały również zachodnie prywatne firmy wojskowe, nie tylko zresztą amerykańskie. One były obecne w tej rozgrywce wcześniej. Mówi się, że tego rodzaju podmioty wspomagały Chorwatów w trakcie przygotowywania działań przeciwko Serbom we wschodniej Slawonii, że były obecne również w Gruzji, bez wątpienia były obecne w czasie wojny domowej na Sri Lance. Także te private military companies można traktować jako jedno z typowych narzędzi znajdujących się w dyspozycji współczesnego państwa. A czy mógłby pan pokrótce powiedzieć, jaka jest historia właśnie takich formacji? Jak doszło do tego, że one dzisiaj działają w takim kształcie? Jaka jest właśnie ich historia? Geneza private military companies jest stosunkowo prosta. Otóż gdy zakończyła się zimna wojna, gdy ta globalna rywalizacja przestała mieć charakter starcia między dwoma blokami polityczno-wojskowymi, na Zachodzie w związku z
powszechną obecnie koncepcją liberalizowania gospodarki i outsourcingu pojawił się również taki koncept, by część działań realizowanych wcześniej przez firmy państwowe powierzyć podmiotom prywatnym. Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie na międzynarodowym rynku pracy, to pracy w dużym cudzysłowie, pojawiła się bardzo duża ilość stosunkowo młodych, profesjonalnych żołnierzy, dla których w siłach zbrojnych państw na skutek redukcji po zimnowojennych po prostu zabrakło miejsca. Czyli z jednej strony mamy do czynienia ze szczególnym outsourcingiem roli państwa w obszarze militarnym, a z drugiej strony istniał rynek osób, które potencjalnie można było zatrudnić. Także tak istotne znaczenie prywatnych firm wojskowych można traktować jako jeden z rezultatów nie do końca pożądanych zakończenia zimnej wojny. A pana zdaniem, dlaczego każdy z nas powinien interesować się prywatnymi firmami wojskowymi i prywatnymi żołnierzami? Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że najważniejszymi podmiotami w stosunkach międzynarodowych są państwa, to outsourcing praw państwa do legalnego posługiwania się przemocą na prywatne firmy wojskowe w sposób kapitalny utrudnia w systemach demokratycznych sprawowanie kontroli nad stosowaniem przemocy w przestrzeni międzynarodowej. Mówiąc inaczej, powiązania między państwem, służbami specjalnymi, wielkim biznesem, ponadnarodowymi korporacjami robią się na tyle nietransparentne, iż podatnik, wyborca traci możliwość kontroli nad tym sektorem. A mimo wszystko, przy wszystkich niedostatkach demokracji, to właśnie kontrola sprawowana przez obywateli za pośrednictwem parlamentu jest jednym z fundamentów tego systemu. Zatem drenaż kontroli nad segmentem przemocy oznacza również drenaż możliwości kontrolnych, czyli de facto osłabienie funkcjonujących procedur demokratycznych. No właśnie, bo książka, do której pan pisał słowo wstępne, którą cytowałem na wstępie dzisiejszej rozmowy, Wojna jako usługa, ona ma pod tytuł Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację. Czy mógłby pan coś więcej powiedzieć? Jak? To jest fenomen dość złożony, gdyż przy czym chciałbym zaznaczyć, mówimy o państwach demokratycznych. W przypadku satrapii państw autorytarnych, takich jak Federacja Rosyjska, jak Chińska Republika Ludowa, to wygląda troszeczkę inaczej, ale o tym może później. W przypadku prywatnych firm wojskowych działających w państwach demokratycznych, poza prostymi możliwościami kontrolnymi, pojawiają się profesjonalne grupy zdolne do prowadzenia działań zbrojnych, które posiadają możliwość wywierania wpływu na sytuację w różnych regionach świata. Jeżeli nałożymy to na fenomen międzynarodowych korporacji, nad którymi państwu jest coraz trudniej sprawować efektywną kontrolę, rodzi się taki niebezpieczny obraz, w której prywatne konglomeraty biznesowe, ponadnarodowe korporacje mogą stać się również gestorem sił zbrojnych i w ten sposób mogą wywierać wpływ na międzynarodową politykę. Jest to niewątpliwie poza funkcjonującymi systemami kontroli demokratycznej. Wyrwanie się tak ważnego segmentu działalności poza nadzór obywatelski, to już samo w sobie jest bardzo poważnym zagrożeniem, by nie powiedzieć drenowaniem demokracji.
Dla kogo walczą prywatni żołnierze? Kto ich dzisiaj opłaca, kto wysyła w określone miejsca świata? Widzimy co najmniej 3 lub 4 grupy gestorów. Pierwsza grupa to są państwa i to państwa demokratyczne, ponieważ pracownicy tych podmiotów z punktu widzenia i prawa wewnętrznego, i prawa międzynarodowego nie są żołnierzami. Więc posłużenie się w tej sytuacji prywatną firmą wojskową w wielu miejscach jest poręczniejsze niż wysłanie tam żołnierzy. Wysłanie żołnierzy to szczególna demonstracja polityczna. Sfinansowanie działań w Kolumbii, w Nigerii czy w innych miejscach na świecie prywatnej firmy wojskowej umożliwi osiągnięcie rezultatów militarnych bez konieczności oficjalnego angażowania państwa. Zatem również z punktu widzenia władz państw demokratycznych to jest narzędzie przydatne. Druga właśnie, grupa. Tutaj przypomina mi się z lektury tej książki, gdzie autor zwraca uwagę na fakt, że zabicie żołnierza państwa, nie wiem, załóżmy amerykańskiego, no, ma dużo większe reperkusje niż zabicie pracownika prywatnej firmy wojskowej. Kończąc ten wątek, w przypadku śmierci 2 lub 3 żołnierzy, nawet żołnierzy zawodowych, może pojawić się sytuacja na przykład interpelacji parlamentarnej, gdzie deputowany poseł zadaje pytanie, co robią tam nasi żołnierze. W przypadku śmierci pracownika prywatnej firmy odpowiedź jest prosta. Biznes zarejestrowany w naszym kraju postanowił tam prowadzić swoje interesy. Państwo nie ma z tym nic wspólnego albo ma wspólnego niewiele. I właśnie z tego braku bezpośredniego połączenia między aktywnością militarną a strukturami państwa wynika przydatność tych private military companies również w systemach demokratycznych. Druga grupa gestorów to rozmaitego rodzaju słabe państwa, które potrzebują w danym momencie silnego wsparcia wojskowego, a jednocześnie dysponują kwotami, by takie wsparcie sobie opłacić. To mogą być państwa afrykańskie, to mogą być państwa strefy Azji i Pacyfiku. Pragnę przypomnieć, że sprawa Private Military Companies pojawiła się w przestrzeni publicznej wtedy, gdy rząd Papui Nowej Gwinei usiłował przywrócić wydobycie miedzi na wyspie Bougainville. Działała tam może nie silna, ale partyzantka na tyle aktywna, że siły rządowe nie potrafiły się z nią uporać, więc wynajęto prywatną firmę wojskową, jedną z pierwszych na rynku, nosiła nazwę Executive Outcomes. Dlaczego sprawa została ujawniona? Otóż w momencie, gdy żołnierze sił rządowych Papui dowiedzieli się, jakie honoraria mają otrzymać prywatni specjaliści, zagrozili buntem. Zatem to jest druga grupa. Prywatne firmy wojskowe aktywne są w Nigerii, rozgrywają własną grę w Demokratycznej Republice Konga. Ta sprawa pojawiła się przy okazji tak zwanych krwawych diamentów. I tego rodzaju byty państwowe to jest druga grupa gestorów prywatnych firm wojskowych. A trzecia to są właśnie ponadnarodowe korporacje, które prowadzą swoją działalność na rozmaitych obszarach niestabilnych. Borykają się z problemem zapewnienia ochrony własnym instalacjom, własnym pracownikom i zamiast tworzyć wyspecjalizowane służby ochrony w ramach własnych struktur, sięgają na rynek i zatrudniają prywatne firmy wojskowe. A przed kim one odpowiadają? Z formalnego punktu widzenia prywatna firma wojskowa odpowiada przed zleceniodawcą. Umowy są zazwyczaj tak konstruowane, iż w dokumentach nie znajdziemy zapisu, na przykład zwalczać partyzantkę.
ale bardzo często pojawia się zapis zapewnić bezpieczeństwo instalacjom naftowym, zapewnić bezpieczeństwo specjalistom, zapewnić bezpieczeństwo transportom surowców, transportom zaopatrzenia. To są bardzo pojemne kategorie, za pomocą których zamaskować można bardzo różne grupy działań. Rodzi się na przykład takie pytanie natury etycznej, czy w owej Nigerii, w delcie Nigru, gdzie armia rządowa nie radzi sobie z partyzantką, a prywatna firma wojskowa, formalnie nie biorąc udziału w działaniach, zapewnia grupom pacyfikacyjnym wojsk rządowych transport za pomocą śmigłowców. Czy to już jest udział w konflikcie, czy nie jest to udział w konflikcie? Ale generalnie wracając do pytania. Prywatne firmy wojskowe odpowiadają przede wszystkim przed swoimi zleceniodawcami. Rozliczane są ze względu na skuteczność, efektywność realizacji zadania. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w trakcie której pracowników prywatnych firm wojskowych pociągnięto by do odpowiedzialności międzynarodowej. Nawet sytuacja, którą wykreowali pracownicy Blackwater w Iraku, strzelając dość przypadkowo do cywilów, nie spotkała się z reakcją adekwatną do wagi gatunkowej przestępstw, które popełniono. Wspomniał Pan o delcie Nigru. Ja nie mogę się powstrzymać, żeby powiedzieć kilka słów o tym, jak w 96, bodajże 7 roku nagłaśnialiśmy taki przypadek drastyczny właśnie z Nigerii, kiedy to 10 listopada 1995 roku powieszono lidera ludu Ogoni, tubylców, powieszono jego, Keno Sarowiwę i 8 współpracowników. Powieszono tych ludzi dlatego, że walczyli o dostęp do swojej ziemi, do wody, do czystej wody i stanęli na drodze korporacji międzynarodowej Shell, która no, wydobywać chciała tam i wydobywa benzynę do baków również na polskich i europejskich stacjach benzynowych. No i to się dzieje, to był 95 rok, natomiast była ta sprawa bardzo nagłośniona. Natomiast to się dzieje cały czas, tylko my po prostu daleko od tego nie chcemy albo o tym słyszeć, nie chcemy tego wiedzieć, nie chcemy o tym mieć na ten temat świadomości. Stąd też temat tej audycji. Uznałem, że to jest temat, kwestia prywatnych firm wojskowych. Oczywiście Shell był tam wspierany właśnie przez z jednej strony właśnie przez prywatne firmy wojskowe, ale z drugiej strony też przez lokalną juntę wojskową. No i tak się rozprawiano z ludźmi, się rozprawia z ludźmi, którzy bronią po prostu swojej ziemi, bo nie mają czy nie mają co jeść, albo nie mają co pić. Dobrze, wracając do naszej rozmowy, w debacie publicznej pojawia się często argument, panie profesorze, że prywatne firmy wojskowe są tańsze od państwowego wojska. Co pan na to? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Ja pozwolę sobie jeszcze na drobną dygresję, byśmy nie budowali obrazu jednostronnego. Tego rodzaju działania nie są charakterystyczne wyłącznie dla korporacji zachodnich. Wspomniana na wstępie Grupa Wagnera, czy wcześniej Legion Słowiański, to jest w zasadzie półformalna przybudówka państwa rosyjskiego. Wagnerowcy byli aktywni w Syrii, w Sierra Leone,
tuż przed agresją na Ukrainę, bardzo aktywni byli w Mali. Podobne zabiegi formalne stosują na przykład Chiny, gdzie po to, by zapewnić bezpieczeństwo czy to instalacjom górniczym, czy fermom zajmującym się przemysłową produkcją żywności, przesuwa się po prostu całe pododdziały Chińskiej Ludowej Armii Wyzwoleńczej do segmentu prywatnej ochrony i wysyła w różne miejsca na świecie jako formalnie kontraktorów, czyli formalnie jako cywilnych specjalistów. Także tutaj przestrzegam przed pewnym budowaniem jednostronnego obrazu. Natomiast To jak najbardziej dobrze, że pan to poszerzył ten obraz. Oczywiście, bo powinniśmy patrzeć szeroko. Ja pamiętam sprzed kilku miesięcy taki filmik na YouTubie, który pokazywał, jak chińskie jakieś przedsiębiorstwo taką inwestujące w jakimś kraju w Afryce, już nie pamiętam w jakim, z dużej rury wprost do jakiejś rzeki usuwa ścieki. No i to był przerażający widok, tym bardziej mając świadomość tego, że woda w Afryce, czysta woda do picia, jest po prostu czymś innym i jest trochę innym towarem. Czy dobrem, bo to nie jest towar, tylko dobro, niż w Europie. Więc faktycznie warto pamiętać o tym szerokim obrazku i patrzeć na ręce właśnie różnym tutaj podmiotom różnej narodowości albo beznarodowości. A wracając do tego pytania o taniość prywatnych firm wojskowych. W krótkim odcinku czasu, jeżeli koszty zaangażowania militarnego liczylibyśmy wyłącznie w odniesieniu do akcji militarnej, to niewątpliwie okazałoby się, że prywatna firma wojskowa świadczy tą w cudzysłowie usługę taniej niż armia. Dlaczego? Choćby dlatego, że prywatna firma nie utrzymuje całego rozbudowanego, to jest charakterystyczne dla krajów demokratycznych, całego rozbudowanego zaplecza medyczno-socjalnego dla kombatantów, dla weteranów. Tym pracownikom kupuje się, znów na zasadach pełni komercyjnych, nawet kosztowne polisy ubezpieczeniowe. Ale niewątpliwie kosztuje to taniej niż utrzymanie całego segmentu dbałości o weterana. Firma wojskowa czerpie czy sięga po pewne rozwiązania spółki. Kupuje broń, kupuje systemy łączności, kupuje pojazdy, kupuje statki powietrzne. Natomiast zapomina się, że te wszystkie rozwiązania wypracowane zostały za pieniądze podatnika w toku długoletnich prac badawczo-rozwojowych. Firma tych kosztów ponosić nie musi, więc w jej ostatecznym rachunku, który wystawi, te elementy ponoszone przez państwo związane z długoletnią budową niektórych zdolności po prostu się nie znajdą. To było bardzo charakterystyczne w trakcie na przykład masakry w Ruandzie, gdy okazało się, że stworzenie korytarza humanitarnego dla uchodźców w wykonaniu prywatnych firm wojskowych, zaproponowano taką usługę ONZ-owi, byłaby niemal trzykrotnie tańsza niż zaangażowanie sił pokojowych ONZ-u. Ale to jest ta łuda outsourcingu. W krótkim terminie czasu i stosując bardzo ograniczone sposoby liczenia kosztów, niewątpliwie firma będzie tańsza. Natomiast w długim okresie czasu, w średnim okresie czasu, gdy uwzględnimy właśnie osłony socjalne dla pracowników, dla weteranów, konieczność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, konieczność magazynowania sprzętu, magazynowania zasobów, okaże się zapewne, że ta oszczędność poprzez zatrudnianie PMC ma charakter czysto pozorny.
A proszę powiedzieć o jakimś przykładzie sprywatyzowanej wojny, który panu szczególnie zapadł w pamięć. To niewątpliwie ta pierwsza sprawa Executive Outcomes na Bożą Wil, Papua Nowa Gwinea. To są konflikty w Sierra Leone, w Demokratycznej Republice Konga, ale to są na przykład kwestie pomocy szkoleniowej świadczonej przez amerykańskie agendy federalne, przede wszystkim Drug Enforcement Administration, rozmaitym krajom Ameryki Południowej w zakresie zwalczania narkobiznesu. Tam również byli zatrudnieni PMC. W Iraku i w Afganistanie szacuje się, że na jednego kombatanta państwowego, czyli na jednego żołnierza w polu, przypadało od 5, w niektórych szacunkach nawet do 10 kontraktorów, którzy realizowali najrozmaitsze zadania. Od prania brudnej żołnierskiej bielizny, poprzez serwisowanie sprzętu, utrzymywanie środków łączności, po tak witalne zadania, jak na przykład ochrona irackich VIP-ów. Także kolejny przykład to ochrona statków na Morzu Czerwonym przed somalijskimi piratami. Znajdowały się tam okręty państwowe i związane z misją Atalanta i amerykańskie i indyjskie, ale znakomita większość jednostek przechodzących przez ten akwen chroniona była przez specjalistyczne prywatne firmy wojskowe, które wyspecjalizowały się w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostkom pływającym. Czyli nawet tam, gdzie oko kamery zwrócone jest na kombatantów państwowych, za plecami tych kombatantów państwowych szereg zadań ukierunkowanych czy kluczowych dla zapewnienia wojsku państwowemu skuteczności została przekazana w ręce prywatnych firm wojskowych, czyli poddana outsourcingowi. Po 11 września 2001 roku byliśmy świadkami, jak kursy giełdowe korporacji przemysłu zbrojeniowo-wojskowego poszybowały w górę. Teraz również ma to miejsce podczas wojny na Ukrainie. Jakie wnioski z tego płyną pana zdaniem? Uważam, nie bądźmy naiwni. Jest to sytuacja absolutnie normalna. Gdybym się chciał posilić na jakąś analogię historyczną, to powiedziałbym, że miecze, którymi 300 broniło się przed Persami, też wykonali jacyś greccy rzemieślnicy, bynajmniej nie za darmo i na tym zarobili. Bohater naszej literatury pozytywistycznej, Wokulski, zbił majątek na dostawach dla armii rosyjskiej w czasie jednej z wojen toczonych przez Imperium Rosyjskie z Turcją. To jest tak zwany ster wojny. Broń musi ktoś wytwarzać, za broń państwo płaci. Jest to sytuacja, tak jak powiedziałem, normalna. Problem polega na tym, żeby podatnik, żeby wyborca miał możliwość kontrolowania transparentności wydatków wojskowych. Tu nie chodzi o to, by płacić za broń, bo od kogo mamy kupować broń, jeżeli nie od firm przemysłowych czy od handlarzy bronią? Zapewne nie od handlarzy środkami sanitarnymi. Natomiast dla demokracji, dla przestrzegania zasad demokracji, kluczowe jest zachowanie transparentności i wyeliminowanie rozmaitych przepływów pieniędzy rozgrywających się ponad blatem stołu. No myślę też, że dobrze by było, żeby obywatele znali na przykład nazwę firm, korporacji, które działają w przemyśle zbrojeniowo-wojskowym. Myślę, że jeśli chodzi na przykład o korporacje technologiczne, czyli tak zwane GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, no to myślę, że sporo obywateli w Polsce wie,
czy znało część z tych filmów, wszystkie są rozpoznawalne, natomiast jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowo-wojskowy, to się tak uśmiecham, bo myślę, że mały procent wie, zna nazwy tych korporacji. Przecież firmy zbrojeniowe, duże firmy zbrojeniowe, te, które produkują złożone produkty, są znane. One są notowane na giełdach, występują nawet w katalogach, w końcu bronią się handluje. Natomiast firmy z grupy technologicznej, o czym być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, one realizują bardzo ważne zadania. One nie produkują co prawda software'u, nie produkują systemów silnikowych do rakiet, nie produkują amunicji, nie produkują granatów moździerzowych, armat, haubic, ale one wytwarzają software, wytwarzają podstawę, generują podstawę technologiczną na przykład dla systemów łączności, systemów nawigacji, systemów, w żargonie wojskowym nazywa się to targeting, czyli wskazanie celów, które umożliwiają niesłychanie skuteczne wykorzystanie tych elementów militarnego z kolei hardware'u. Wszystkie sektory biznesu w zasadzie się przenikają. Niewiele jest firm, dużych firm, które zachowują czysto cywilny profil produkcji. Nawet przy wielkich koncernach spożywczych można postawić im zarzut, że przecież wytwarzają produkty, które potem znajdują się w wojskowych racjach polowych. Troszeczkę wyparliśmy tą okrutną prawdę o wojnie, ale to jest obszar przenikający wszystkie sfery naszego życia. Czy batonik firmy Nestle, który znajduje się w wojskowej racji polowej, jest produktem o znaczeniu wojskowym, czy tylko niewinnym kawałkiem słodkości? No tak, dobre pytania, dobre uwagi. A w tym słowie wstępnym do książki Wojna jako usługa stawia pan tezę, że te prywatne firmy wojskowe, ich rozwój, powstanie jest jednym z najpoważniejszych przejawów postępującego osłabienia państwa. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. Nad wstępem do książki pracowałem kilkanaście lat wcześniej, kilkanaście lat wstecz. Świat wtedy wyglądał był znacznie inny. W tej chwili wydaje się, że ta fascynacja outsourcingiem nieco minęła, co nie zmienia faktu. Chciałbym wrócić do myśli, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jeżeli podatnik w państwie demokratycznym, będący również wyborcą, to jest pewien synonim, podatnik i wyborca, traci możliwość sprawowania efektywnej kontroli nad sektorem tak ważnym, jak stosowanie przez jego państwo przemocy, to jest to sytuacja zatrważająca. Jeżeli podmioty stosujące tą przemoc za zgodą, za przyzwoleniem państwa zaczynają się stapiać z międzynarodowymi korporacjami, to jest to powód, by w ten dzwon na trwogę uderzyć jeszcze raz. Sądzę, że świadomość tego rozpływania się uprawnień władczych państwa w zakresie stosowania przemocy również na podmioty prywatne stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla współczesnego państwa rozumianego jako wspólnota polityczna i z tego względu w zasadzie nikomu ze świadomych obywateli ten fenomen nie powinien być obojętny. No właśnie, a dlaczego pana zdaniem, bo ja odnoszę takie wrażenie, może pan inne, że politycy tymi kwestiami, o których rozmawiamy dzisiaj, no niespecjalnie są zainteresowani, żeby o nich debatować czy rozmawiać. Dlaczego? W kontekście polskim wymieniłbym kilka powodów. Po pierwsze, sektor prywatnych firm wojskowych aktywnych w przestrzeni międzynarodowej, tego rodzaju firmy w Polsce się nie rozwinęły.
W Polsce tego rodzaju usługi regulowane są przez ustawę o ochronie osób i mienia i zazwyczaj kojarzone właśnie z segmentem usług ochroniarskich, czyli z rozmaitego rodzaju panami obecnymi w hipermarketach, w bankach, wydającymi klucze i tak dalej. Umyka fakt, że Polacy są reprezentowani również w tych firmach aktywnych w przestrzeni międzynarodowej. Ale z polskiego punktu widzenia, z wewnętrznego punktu widzenia, nie jest to fenomen ważny. Być może części naszych przedstawicieli właśnie widok pana z napisem security na kurtce przesłania ten szerszy kontekst, w którym działają prywatne firmy wojskowe. Po części to jest nawet usprawiedliwione. Tak jak powiedziałem, żaden z polskich podmiotów nie osiągnął, nie zdobył, nie wywalczył sobie istotnej roli w przestrzeni międzynarodowej. A czego my, obywatele, powinniśmy domagać się od polityków w temacie prywatnych firm wojskowych? Przede wszystkim transparentności i dostępu do informacji, możliwości weryfikowania i możliwości stawiania parlamentarzystom zadań związanych z kontrolą tego segmentu. Przy czym parlamentarzyści muszą sobie zdawać sprawę, że takie zjawisko istnieje. Wspomniałem przed chwilą, że w Polsce usługi z tego zakresu są stosunkowo satysfakcjonujące rozwiązane przez ustawę o ochronie osób i mienia, natomiast nie pojawia się w tej chwili paląca potrzeba przygotowywania nowych regulacji w związku z tym, że o tym też mówiłem, polskie podmioty nie są szczególnie aktywne w przestrzeni międzynarodowej w odróżnieniu od polskich obywateli. To ostatnie pytanie. Jakie poleca pan książki i filmy podejmujące temat prywatnych firm wojskowych? Książka, którą pan zechciał przywołać na wstępie, jest niewątpliwie mimo upływu czasu cenna. Być może najistotniejsza dla zrozumienia zjawiska. Pojawiło się w Polsce, nie chcę tutaj w kryptoreklamę popadać, kilka mniej lub bardziej głębokich prac utrzymanych w tonacji reportażu, poszukiwania sensacji. Sądzę, że najprostszym sposobem, niestety większość poważnej, analitycznej literatury jest w językach obcych, ale sporo jest również analiz ciekawych, ogólnie dostępnych. Można je wyszukać, wpisując w wyszukiwarkę hasło Private Military Company, Private Military Companies, Private Military Contractors. Jeżeli chodzi natomiast o kino, nie jestem fascynatem tej formy spędzania czasu. Moje doświadczenie z najemnictwem kinowym skończyło się na etapie znakomitych notabene w swoim czasie Psów Wojny. To jest sfilmowana powieść. Po tym jakichś pogłębionych obrazów nie spotkałem. Być może dlatego, że taka codzienność prywatnej firmy wojskowej jest dość szara i mało spektakularna. W końcu trudno zrobić pasjonujący serial o roku pracy polegającym na ochronie instalacji wydobywczej w Arabii Saudyjskiej. No tak, to ja tutaj dorzucę, bo przygotowując się do tego podcastu, odnalazłem na swojej półce w biblioteczce książkę Blackwater, wydana kilkanaście lat temu chyba już, polskie wydanie, które polecam. Też dotarłem do książki Prywatne Armie Świata, czyli jak wyglądają współczesne konflikty, pana Parafianowicza.
I pan też poleca w tym swoim wstępie książkę Wojny naszych czasów. Rozumiem, że to też jest... Książka. Słucham? To jest dobra książka, znów z perspektywy, z optyki sprzed kilku lat i co ważne, z optyki politologii niemieckiej przedstawia ten fenomen, pozostając nieco w kontrze do anglosasów, również w zakresie tłumaczeń na polskim rynku. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Krzysztof Kubiak. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. A do usłyszenia mówi Państwu Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!